Dobra, ja tutaj też pokroję dynię na naszą lasagne już. Cześć, siema. Dzisiaj sobie zrobimy lasagne. Tak jak obiecałem tydzień temu w poprzednim odcinku. Też tam już widzieliście, jak oglądaliście poprzedni odcinek, przebitki z tego, że zacząłem już robić. Na przykład mam już gotowe ciasto na makaron, ale spokojnie pokażę wam, jak je zrobiłem, tak? Także mamy tutaj nasze ciasto. Zaraz sobie je rozwałkujemy. Ale najpierw, zanim to zrobimy, może omówimy składniki, co będzie nam potrzebne. Więc na pewno będzie nam potrzebna dynia. Ja już ją wcześniej pokroiłem. Może na tym odcinku pokażę też, jak ją kroję, chociaż to nie wiem. Jak ktoś nie umie kroić, to może to wtedy pokażę. No ale mamy na pewno pokrojoną. Będzie nam potrzebna cukinia. Taka będzie chyba za duża, weźmiemy mniej. Ale na pewno do tego będzie nam potrzebna jeszcze marchewka. Może nawet dwie. Słodka szpiczasta papryka czerwona. I na pewno papryczka chili. Do tego będzie cebula i czosnek. Cebulę mam w lodówce. Dobra, no to co? Ja pokroję sobie naszą dynię, marchewkę i zacznę to gotować już, nie? Żeby po prostu w piekarniku tego nie robić. Więc ja tu sobie jeszcze raz wszystko poprzekładam. Ok, zaczniemy od cebulki. Pokroimy sobie ją. Ok, cebula pokrojona. Wrzucamy na wogara. Ja dam trochę oliwy. Dobra. Przejdźmy teraz za cukinię. Dynię. Ok, jako że już dynię też mamy pokrojoną, cebulka lekko podsmażona, więc możemy zacząć przekładać do gara. Od razu przejdźmy za marchewkę. Na razie obiorę jedną i zobaczymy, jak tam ilościowo wyjdzie, ale wydaje mi się, że jedna wystarczy w zupełności. Przykrójmy sobie na pół i znowu na pół. Ok, jedna marchewka wystarczy. Taka po prostu jedna większa marchewka. Dobra, dalej polecimy z papryką słodką. Przepnijmy sobie. Pozbądźmy się tych białych tutaj. No tak jak ja to mówię, ścięgiem. I pokrójmy ją też w takie mniejsze kawałki. Od razu wrzućmy do gara. Ok, i teraz nasza papryczka chili, pół wystarczy. Chyba że lubicie bardziej ostrą, to oczywiście dajcie więcej, tak? Mi tyle wystarczy. Teraz bierzemy tutaj sobie naszą cukinię. Przekrójmy ją w pół. Jeszcze raz ją umyję. Teraz będziemy ją kroić cienkie plasterki. Ok. Teraz naszą cukinię przyłóżmy sobie do jakiejś miski i będzie czekać na swoją kolej. Ona do gara nie idzie.
Mam dwa ząbki, takie troszeczkę większe. Na pół. I znowu do gara. Wszystko. Teraz podlejemy to wodą, ale nie dużo. Chcę, żeby przestało się to już smażyć. Teraz chcę, żeby to się zaczęło dusić. Ale nie robimy zupy krem, więc też za dużo nie potrzebujemy tego płynu. Ja potrzebuję przyciskę. Może niech to się tutaj dochodzi, też około 20-25 minut będzie się to robić. Tutaj sobie zrobimy sos beszamel. Naprawdę jest to pyszny sos. Ja wam pokażę, jak ja robię swój. Więc będziemy potrzebować kolejny garnek. Ustawiamy go na sobie na taką średnią moc. Dajemy masło. No i około 50 g masła, tak? I biorę to urządzonko. Napiszcie w komentarzach, jak się u was na to mówi. Ja mówię na to normalnie trzepaczka. Ale chyba to ma swoją inną nazwę. I przygotujcie sobie od razu mleko. Mleko będzie nam potrzebne. Ja mam mleko bez laktozy, jakie dasz, tutaj nie ma różnicy większej. I dam jeszcze starszego mleka. W beszamelu nie ma powiedziane, że tak powiem, ile mleka, ile mąki. To trzeba wyczuć. Chociaż ja tu się postaram wam jakoś mniej więcej to zobrazować. I ja po prostu pojedziemy to na łyżki, ok? Z wagą nie da rady tego zrobić. Tak, mamy tutaj masło, już się nam posmażyło. Więc wrzucam teraz pierwszą łyżkę mąki i od razu drugą. Takie łyżki, dwie. Na około 50 gram masła, na pewno nie mniej, ale nie więcej niż 80, nie? Mamy taką masę. Ona nie ma być bardziej gęsta, tak? Taka bardziej zwarta, tylko ma być właśnie taka lejąca się. No i teraz sobie będziemy ją sobie pomieszać, żeby nam się nie przepaliło. Ja raczej będę wycinać niektóre momenty, mimo to, że ten odcinek trwał chyba 2 godziny. Dobre 5 minut, takie zegarkiem w ręku, trzeba to mieszać. I oczywiście co jakiś czas zajrzeć do naszej cukinii. Jako, że nie dałem tutaj dużo wody, nie mogę dopuścić, żeby ona wyparowała. Bo chcę, żeby to było miękkie wszystko. No i dalej mieszamy. Ta zasmażka z mąki i masła zacznie nam w pewnym momencie zmieniać kolor, zrobi się ciemniejsza. No to jest normalny etap. Teraz tą mąkę właśnie musimy tak odsmażyć dobrze, żeby wyeliminować ten nieprzyjemny posmak beszamelu, o którym tak dużo ludzi mówi właśnie, że nie lubi względu na to. A moim zdaniem po prostu jest tak, że za krótko trzymacie po prostu to na ogniu, tak? W moim przypadku na indukcji. Okej. Chyba to widać, ale nasza zasmażka już zmieniła kolor na ciemniejszy, tak jest bardziej złota. Więc już jest prawie idealny moment na zalanie tu mlekiem. Okej. Ja wlewam teraz mleko. I mieszamy. To zacznie nam wszystko zaraz gęstnieć. Już gęstnieje. Zobaczcie. Widzicie? I teraz dolewamy dalej mleka. Nie pozwalamy temu się przypalić. O, teraz wyszła taka breja, ale to się nie martwcie. I znowu nam gęstnieje, tak? Jeżeli nie panujecie tak, ale on cały czas będzie nam gęstnić, także mleka trochę tutaj pójdzie. Dobra, ja sobie to zostawię. Teraz zajrzę tutaj dalej. I dalej zajmujemy się naszym beszamelem. Ok. Jak widzicie, mamy fajny lejący się. Tak. Ja na chwilę go wyłączę. Ok, ja to teraz do tego sosu naszego, do nasera, tartej mozzarelli.
może sobie. I teraz ładnie sobie wszystko tutaj porządnie wymieszam. I nie obejdzie się bez blendowania, bo no to, że ser aż się tak dobrze nie rozpuści. Ja chcę mieć to naprawdę kremowe. Mleka pół litra na pewno pójdzie na ten sos, na taką, na takie proporcje, na te dwie łyżki mąki. Na około 200 gram sera, to jest około 200 gram. Super sprawa. Ale ja jeszcze mleka muszę dolać. Ja na pewno muszę dolać tu jeszcze soli. Taka bardzo płaska łyżeczka soli gdzieś tutaj poszła. Ale to też na smak sery słony. Pamiętajcie. O, wy tego nie widzicie. O, no, tak robię. Gałki też nie za dużo. Jest jednak intensywna. Troszeczkę więcej możecie dać już zmieloną. I jednak mówiłem się co do blendowania, jednak tutaj widzę, że nie trzeba blendować. Z poprzednimi serami jak robiłem, musiałem blendować, bo zostawały grudki. Ładnie tu wszystko się rozpuściło. I po prostu inny ser. Dobra. To jest nasz beszamel. Dobra, teraz robimy makaron na lasagne. Potrzebujemy mąki. Pół kilo. Dobra. Mam pół kilo mąki. Do tego chcę tak. 6 jaj, ale... 6 jaj, ale z tego 3 rzutka i 3 całe jaja, tak? Że tak powiem, no może na tej zasadzie. 3 całe jaja i 3 rzutka. Tak, mam 3 całe i teraz będę sobie tutaj oddzielać rzutka. Tutaj białko pójdzie nam. Czemu akurat 3 jaja, 3 żółtka? Powiem ci po prostu tak, nie interesuj się, bo koci mordy stańsz. Nie, a tak serio to... Ja lubię makarony jajeczne. Mocno jajeczne. Ale na pół kilo mąki, 6 jaj... To jest, że tak powiem, za dużo, jeśli chodzi o białko, tak? Żółtko też nada fajny kolor. I nie będzie takie zbite, twarde. Zobaczycie. Zrobicie, zrozumiecie. Teraz musimy... Mąkę sobie zostawmy. Teraz potrzebujemy soli. Soli, taką łyżeczkę. Nasypiemy, tak. Łyżeczka soli. Oleju bądź oliwy, nie ma tutaj większego znaczenia. No i ja tu tak daję, może łyżkę oliwy. Tak, teraz jeszcze potrzebujemy wody. Tylko z wodą będzie to tak, tak, że tej wody będziemy sobie dolewać. Ja mam tutaj pół litra. Po prostu ja powiem, ile dolałem wody, więc mniej więcej tyle możecie uznać, tak? Więc ja sobie zacznę to mieszać. Zarobię sobie szczypcami. Dobra, ja mam tu już tak wstępnie zarobione i teraz użyję po prostu ręki. Będzie nam się do rąk wszystko kleić. No ale to są te uroki gotowania. Także teraz zacznę to wszystko razem ze sobą ściskać. To zaczyna nam się już powoli lepić do siebie, ale nie ulepi nam się do samego końca, tak? Będzie nam się ciężko to formować, a ciasto na makaron musi być taką jednolitą, gładką masą, nie? Ale zwartą.
I taką twardszą, nie taką rozlewającą się taką właśnie. Więc ja sobie rozpaleję trochę wody. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i właśnie tutaj też nawiązując do jednolitej masy, musi też być jednolity kolor, tak? Nie może być coś takiego, że będzie to biało-żółte. Tak, że po prostu w jednym miejscu będziemy mieli większe skupisko żółtka, tak? A w drugim mąki po prostu, tak? To musi być wszystko ładnie razem wymieszane. Dobra. Jako, że mi się już mam taką zwartą masę, w misce już tam nic nie ma praktycznie, więc teraz mogę zacząć to lepić sobie na blacie i będziecie tak mieszać. One się teraz lepi mi do rąk, nie? Nawet takie klejące jest, ale to spokojnie. Nie posypujcie jeszcze mąką, no chyba, że za dużo wody sobie teraz wlaliście. Tak, około 100 ml wlałem, więc na razie mi się wydaje, że wystarczy. Teraz to jeszcze trzeba zarobić to ciasto. Tak, jak pracujecie to nadgarstkiem, samym ciałem. Ciasto trzeba jednak wyrabiać troszeczkę czasu, ale nic się nie będzie nam tu, o widzicie, przyklejać do blatu, czyli jest dobre ciasto, nie? Więc jak chcecie mieć naprawdę fajne makaron, musicie tutaj troszeczkę włożyć to siły i czasu i cierpliwości. Kulkę swoją. Mimo to, że to nie jest ciasto drożdżowe, nie musimy mu dawać wyrosnąć, tak? Nic z tych rzeczy, ale dajmy temu odpocząć. Mimo wszystko dajmy odpocząć tak około 15-20 minut miejsce pod ręcznikiem. Także ja tą miskę jeszcze raz sobie wezmę, ona jest sucha, wróciłem do zlewu, ale okej. I teraz tak, ją podsypię trochę tutaj mąką jeszcze, tak? I jeszcze to ciasto też podsypię mąką. Nic tam się nie przyklei. O, wyrobiam. Przykrywam ręcznikiem i mówię, odczekamy chwilę. Nasze ciasto sobie później ogarniemy. Tak, tak wygląda nasze ciasto na makaron. O, cukinię sobie przestawimy. Podzielimy sobie je na razie na pół. Bardzo ładne ciasto wyszło. W dłoniach możecie sobie już jest tak wstępnie rozpłaszczyć. Na pewno trzeba trochę mąką jeszcze je ruszyć. No i będziemy starać się teraz je rozwałkować na dosyć cienki płat. Nie, czy tak powiem, może arkusz. Nie mam za bardzo miejsca na tym blacie, jest to dosyć wąski blat, ale jakoś trzeba sobie radzić. Tego naczynia tak będziemy sobie układać. Ja sobie powycinam tutaj ciasto. Ok. To ciasto dam na sam spód, to będzie już na górę, a to ciasto można zamrozić. Jak odmrozicie ciasto, możecie sobie rozwałkować, pokroić i macie makaron. Choćby nawet tagliatelle. Okay, tylko że zrobimy jeszcze jedną rzecz. Te ciasto trzeba sparzyć, zanim złożymy je do pieczenia, więc ja sobie zagotuję teraz wodę. I tak. Do tego naczynia. Tak, i to tak samo ją też lekko napuścimy. I zaczniemy od tego kawałka. Poczekamy na wodę.
Oła, gorące. Teraz trzeba to przyprawić, więc używamy soli. Sól do smaku. Na pewno trzeba dać pieprzu. Imbiru. Ale go też nie za dużo. Następnie trzeba to wszystko udukać, jak ziemniaki na pire. Ok, woda nam się zagotowała w czajniku i teraz sobie polewam nasze ciasto. I chwilkę oczekajmy, niech się sparzy. Trzeba muszę pomóc z drugą. Teraz to ciasto ładnie możemy tutaj sobie pierwszą warstwę przełożyć. Dobrze. Sparzone, fajnie się tutaj będzie nam ładnie kleić. I na pewno mamy pewność, że w piecu się nam wszystko dobrze zrobi. A gdzie tu była jakaś luka, to możemy podrzeć ciasto i sobie na tą dziurę tutaj wykleić. Tak się nam prezentuje pierwsza warstwa. Ja teraz chciałem trochę cukinii na to wyłożyć. Cukinia. Teraz idzie nasz beszamel, sos serowy. Zalejemy to tu. Dalej położymy kolejny płat. I dalej gorącą wodą. Polecam robić w ten sposób, jest w tym troszeczkę zabawy, naprawdę dużo. Ktoś może tak sobie patrzeć, Boże, ja tak nie robię, przecież od razu wkładam. Wszystko w zależności od tego, jak wyrobisz ciasto i jak je rozwałkujesz i masz grubsze, tym potrzebujesz tam więcej czasu w tym piecu i ona zajmie się na przykład tam ugotować, że tak powiem, bo lasagna jest taka niby pieczona, ale po części gotowana. To ciasto nie będzie miękkie, a będzie takie bardziej kruche się zrobi. Coś w ten deseń, będzie takie gumiaste, niefajne. W ten sposób gwarantuję, że po prostu ten makaron będzie zrobiony, tak? Że on po prostu dojdzie. Czasem jest tak, że farsze całe na lasagne są po prostu za mokre, lasagna się rozpada, ale makaron się robi. A z kolei jak zrobisz za suchy farsz, to ci się makaron nie zrobi. Tak, w skrócie. Jeśli chodzi o makarony robione na mące i jajku, tak? Mówimy o takim makaronie, a nie jakiejś tam semolinie, kaszy durum, czy mące durum. Dobra. Znowu, ja to sobie przełożę. No, trochę się podarło. No tutaj akurat ten kawałek ciasta był bardzo, że tak powiem. Dobra, tutaj myślimy temu już też porwać. Przełożyć. Tak, tylko rozciągnijcie, żeby nie było w jednym miejscu grubszego. Teraz przechodzi czas na nasz farsz. Z dyni. Tak, równo rozprowadźcie. Lecimy z kolejnym płatem. Tak, wkładamy go do tej wody. I znowu go zalejemy gorącą wodą. Tak, ja wezmę nożyk. Szepnę sobie tu kawałek. Znowu kładziemy cukinię i wylewamy na to sos biały. I teraz jeszcze na to położymy dynię.
już sobie je przepnę też w sumie na takie mniejsze płaty. Łatwiej będzie mi to wszystko. I zalewam nadal gorącą wodą. Nie wgramolił się gdzieś pomiędzy warstwy. Zobaczcie, mam jeszcze tutaj cukinii. Lubię cukinię. Już mam całość. I teraz tutaj sos. Cały już tutaj zgarnę. To jeszcze dam mozzarelli kolejnej. Jak nie daje całości, bo to też nie ma sensu. Ale na pewno do tego pójdzie jeszcze pieprz. I trochę posiekanej natki pietruszki jeszcze damy. Jeżeli chcecie mieć chrupką górę, posypcie bułką tartą bądź panierką panko. Tak trochę tutaj powoduje nam, że góra będzie taka fajna chrupka. Ok, piekarnik nam się nagrzał, także naszą lasagne chowamy do piekarnika. Czekam, jak się zrobi. Ok, tak się prezentuje nasza lasagne. Zobaczcie, jak pięknie.